Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku, który jest połączonym evencie. Mieliśmy event expa, mieliśmy event golda całe 3 dni, więc naprawdę ten wojownik fajnie się tutaj wzmocnił. Jak widzicie statystyki, już mamy po 3,5 tysiąca podstaw, obydwie już kosztują po 10 baniek, także powoli można tutaj powiedzieć, że osiągamy już te kapy w co niektórych rzeczach, no głównie tutaj oczywiście chodzi o statystyki. No i dzisiaj poklikamy sobie lożki. Będę chciał, żeby ten odcinek był taki krótszy, żeby się jakoś bardzo nie rozwodzić, ale na wstępie nagrywam go troszeczkę w inny sposób, tutaj mam na myśli obraz i to jak to chodzi, czy jest wszystko płynnie, więc już teraz mi możecie w komentarzu, od razu to powiem na starcie, napisać czy jest ok. Musiałem parę ustawień pozmieniać, żeby to lepiej chodziło w OBS-ie, no i dajcie znać, czy nie ucierpiała na tym powiedzmy jakość. Oprócz tego oczywiście zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie w tego kciuka, będzie mi bardzo miło, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, no i w zasadzie tyle, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i ok, tak jak wspomniałem, będziemy sobie tutaj cisnąć dzisiaj lożki. Na pewno nie zrobimy za wiele, bo jak pewnie wiecie, kto tam śledzi kanał oczywiście, to bodajże około tydzień temu wleciał odcinek z lochów na tym wojowniku. No a że jesteśmy wojownikiem, że to już jest taki etap, gdzie tak naprawdę tylko i wyłącznie to, że zmienimy tutaj runkę na jakąś około 60%, pomoże nam te lożki bardziej pchnąć, no to tego progresu jakiegoś dużego nie będzie, ale specjalnie taki odcinek chcę nagrać, bo będzie on bardziej pogadankowy, a my poklikamy sobie po prostu w tle. Nie będę tutaj pokazywał, co się pozmieniało, dlatego że no nie zmieniło się za wiele, bo odcinek z wojownika, tak jak mówię, był niedawno. No głównie to, że właśnie te statystyki nam się zdecydowanie wzmocniły, troszeczkę tutaj expa wpadło przez te 3 dni. No i okej, na wstępie tak, po pierwsze chciałbym sobie tutaj skipnąć trenera, bo i tak już nam zostało niewiele, a na pewno w tych lochach może coś tam pomóc, więc już w tym momencie sobie stawiamy 15 i mamy już tego maksa, jeżeli chodzi tutaj o premię do krytycznego ciosu, także okej. Mamy już przygodomat oczywiście na 15 od jakiegoś czasu, więc teraz możemy sobie lecieć po prostu z traktorkiem, żeby powiedzmy powoli jakoś tam po kolei to wszystko sobie szło do przodu, że tak powiem. Także dobra, tutaj git, no i okej. Teraz możemy jeszcze tutaj powiedzmy wrzucić jakąś statystykę w siłkę i zaczniemy sobie od tego, że spróbujemy tutaj zamknąć portal. Nie wiem, czy nam się to uda, to jest w ogóle maguś, no kurde, nie uda się jednak. Myślałem, że się uda, szczerze mówiąc, ale tutaj bardzo mocne kryty od niego. Na pewno by to również pomogło w lochach, wiadomo. No ale niestety jest jak jest. Dobra, wbiliśmy też wczoraj 352 level z samej jawki, praktycznie początek. No i teraz spróbujemy sobie wbić coś tam dalej. No ja chcę jak najszybciej dojść do tego momentu 375 levela. Może wiecie co, ja tu już mam odpalone w ogóle procenty. Z tego co widzę, najfajniejsze są w tym momencie na 13 piętro w mroku, więc chyba sobie od tego zaczniemy, a potem ewentualnie jeszcze raz przeskanuję i zobaczę, bo ten trener zdaje mi się, że również no pomógł, nie? W niektórych lochach, więc może coś tam jeszcze ubijemy. Tak jak mówię, ja na tym wojowniku chcę jak najszybciej dojść do tego pułapu sejwowania lochów, czyli powiedzmy tam około 375 level, bo na tym planuję te lochy zatrzymać i już mieć to z głowy. Wiadomo, że jak nie ruszamy tutaj tornada, bo tornado jednak mimo wszystko zostawiam już na tym poziomie do tam powiedzmy jakiegoś 450 levela około i dopiero będę je klikał, jak już będziemy te wszystkie lochy klikać tak jakby, no to będzie to o wiele wolniejsze, żeby jeszcze te tak naprawdę 23 levele sobie tutaj wbić, no ale mam nadzieję, że w miarę nam się to uda. Dobra, mamy to 13 piętro, tak jak mówię, także klikamy. Główny temat dzisiejszego odcinka, który planowałem, że tak powiem, tutaj podjąć, no to jest temat Hellevatora. Jak pewnie wiecie, jak śledzicie, teraz już niestety nie ma tego w game newsach tutaj, bo jest nowy tydzień się zaczął, więc zniknęło, no ale Hellevator startuje już w tym tygodniu. Bardzo szybko od poprzedniej edycji, każdy był zdziwiony, sam jestem w sumie zdziwiony. Powiem wam szczerze, chyba mogę to powiedzieć, że dostałem informację faktycznie, że będzie jakiś evencik specjalny pod koniec lipca. To już dostałem jakiś czas temu, natomiast nie dostałem informacji, że to będzie Hellevator, więc w zasadzie sam się zdziwiłem, że tak szybko postanowili kolejną edycję odpalić. W ogóle zobaczcie, jak tutaj bliskie próby. No ale będzie ten Hellevator. Myślę, że to akurat nikogo nie smuci, bo Hellevator jest naprawdę fajny pod względem tam jedzonek, kryształu, jakichś tam surowców do twierdzy i tak dalej dla graczy free to play dla graczy grzybiących, więc to jest akurat zdecydowanie w spoko event. Szybko odpalili i wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że chcą zapchać tą jakby dziurę wakacyjną, bo zwróćcie uwagę, że teraz był legendarny loch tam jakoś w okolicach czerwca.
w sensie no w okolicach urodzin po prostu. No i teraz tak naprawdę do jakiegoś października około, czy tam nawet listopada mamy przerwę, bo legendarny loch podejrzewam, że będzie teraz dopiero jakoś właśnie w listopadzie na Halloween około. No i jest taka jakby dziura spora, nie? Między tymi większymi eventami. Tak więc postanowili ten Hellevator wcisnąć. Myślę, że lepiej jakby to wcisnęli chyba jakoś, nie wiem, w połowie sierpnia albo coś takiego, no bo jednak to by było tak w połowie tej dziury, powiedzmy, od tych większych eventów, no ale zdecydowali tak, może coś innego planują przyszłościowo czy coś, zobaczymy. W każdym razie Hellevator startuje już w ten piątek 29 lipca. Dużo osób też mnie pyta, czy będzie jakiś kodzik ode mnie, będzie, to już jakby wiem, będzie ten kodzik, już to wiem w sumie chyba od czwartku czy tam od piątku, pisałem już wam zresztą na Discordzie, więc polecam być, bo tam informacje najszybciej dostarczam, że tak powiem. W każdym razie dużo osób mnie już zaczyna pytać, więc tak, będzie ode mnie kodzik z okazji Hellevatora, będzie pewnie, zgaduję, że, bo dużo osób z was narzeka w ogóle, w sensie wielu z was, że tam kod na przykład z legendarnego lochu można dopiero użyć od 50 levela, no bo jakby to jest kod na legendarny loch, który jest sam sobie od 50 levela, więc nie ma co się dziwić. Na Hellevator jest od 10, więc zgaduję, że kod również będzie do użytku od 10, także praktycznie każdy będzie mógł sobie go użyć, także śledźcie, bo na pewno informacja gdzieś tam, czy to na Discorda, czy to tam na kanał, czy tam na kartę społeczność, w sumie to wszędzie, powiedzmy, gdzie się da, to staram się to wrzucać, tak więc pewnie informacja będzie, ale tak, generalnie kodzik będzie. Będzie również prawdopodobnie streamek w piątek właśnie z tego Hellevatora, jakoś tam około 15:30 będę chciał sobie zacząć tego streamka. No i potem może jakiś zapis po południu, bo nie będę chciał, żeby to jakoś długo trwało ten stream. Zresztą Hellevator to nie jest chyba jakaś rzecz, wydaje mi się, bardzo widowiskowa do oglądania. Legendarny loszek lubię, bo tu sobie klikam strzałeczki, a tu sobie dyskutuję z wami na streamku. Natomiast Hellevator, no to trochę tam entera poklikamy i tyle. O dobra, udało się. Oj, w ogóle jakaś epicka broń, ciekawe. A nie, 27%, no to szkoda, ale ej, w sumie to, co prawda ona jest z kibla, więc nie wiem, czy chciałbym, no nie, to chyba nie będziemy tego robić. No daje nam fajne, bo 38 średnich, fajny jest też rozrzut, runkę no to by się zamieniło, ale kurczę, no nie ulepszej razy 7, nie, bo szkoda surek, więc niestety, ale może tutaj dokładnie, wojownikowi się przyda, więc jak najbardziej to zrobimy. No i potem, tak jak mówię, postaram się jakiś zapis zmontować, coś tam ładnie powycinać i wam wrzucić na kanał, żebyśmy w ogóle zobaczyli, co się zmieni w tym Hellevatorze, bo powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że zmian nie będzie za wiele, właśnie z racji tego, w sumie to możemy chyba wrzucić do kibla przy okazji, to już dzisiaj będziemy mieć z głowy, okej, teraz odzyskamy klejnot i chyba nic złego nie zrobiłem. Ja tu w ogóle jeszcze nie spojrzałem, czy mam na pewno wszystko zaczarowane, ale dobra, gruncze ten loszek nam padł, więc zobaczymy, co się zmieni, ale wydaje mi się, że nie zmieniło się za wiele, dlatego że po prostu nie mieli za dużo czasu, żeby coś tam kombinować z tym Hellevatorem, coś tam dodawać, zmieniać, ale mówię, odcineczek pewnie też, kto nie będzie mógł być na streamie czy coś, jakoś tam myślę, że w piątek wieczorkiem wleci. No i chyba tyle, nie? Chyba tyle odnośnie tego Hellevatora, odnośnie jakichś informacji, które powinienem, wydaje mi się, wam przekazać mimo wszystko. Tu w ogóle mojego idola bijemy swoją drogą, bo widziałem, że na niego też mamy jakieś tam procenty. On nam expa da tyle, co nic, aczkolwiek zawsze tam będzie naklejka do klasera, więc to jakby myślę, że jest spoko, warto go przeklikać. No i zaraz tutaj zrobimy jeszcze jednego skana, zobaczymy, czy coś w ogóle nam się uda. No słabo by było nawet nie wbić jednego levela, chciałbym wbić, tak jak mówię, chociaż ten 353, no ale to już właśnie, tak jak wam wspominałem ostatnio, teraz to będzie takie dopychanie na siłę tak naprawdę. Aha, tu może w ogóle zapiszę ten loszek, obejrzymy go sobie pod koniec. Jeszcze mam portal do piekieł, to też wam pokażę pod koniec, jeszcze tam kilka dni temu go pokonałem, ale tak jak mówię, to już jest takie dopychanie na siłę, no bo teraz, dopóki nie zmienimy runki sobie i naszym pachołkom, nie sobie wiadomo, na 60% będę chciał zmienić naszym pachołkom, powiedzmy na tam jakieś, no też okolice 60, nie? Jak już będziemy mieli te maksymalne runki, to dopiero wtedy pójdą te lochy z górki, zrobimy jakiś fajniejszy progres. Teraz to będą tylko i wyłącznie takie niedobitki po prostu, ale stwierdziłem, że pogadamy o tym Hellevatorze, odcinek będzie delikatnie krótszy, no a w międzyczasie coś tam poklikamy. Dobra, tam było 11 milionów, no kurczę, nie wiem, czy jest sens go klikać, ale tak jak mówię, to jest chyba ostatni loch, który da mi, który w ogóle, na którego mamy fajne procenty, i ta naklejka do klasera też jest, powiedzmy, że w miarę kusząca.
Więc czemu by tego nie spróbować? Z tym, że no pytanie, czy nam się go uda kliknąć. No ja tam robiłem skana, jak jeszcze miałem tego starego trenera. W ogóle myślałem też, tak jak mówiłem, że mi ten portal do pieki upadnie. To zawsze też tam delikatnie w loszkach by pomógł, no ale niestety jest jak jest. Odnośnie jeszcze, aha, runki wam mogę w sumie pokazać. Wyglądają w tym momencie tak, 65,5 septen decylionów. No jeszcze troszkę do tego 70 nam brakuje. No ale powolutku tutaj do przodu idziemy i powolutku do tego maksa będziemy zmierzać. Może też potem będziemy szukać pewnie na jakimś weekendzie epickim sobie już tych maksymalnych runek, jak już będziemy mieli to S100 i tak dalej, więc generalnie coś tutaj się w końcu zadzieje, no ale teraz no to sami widzicie, jak to wygląda. Dobra, wiecie co, ja jeszcze jednego skana zrobię po prostu. Odnośnie w ogóle też wczorajszego filmu, to dopiero potem do mnie dotarło, że to wylogowywanie, o którym ja wam mówiłem, że następuje co jakiś czas regularnie, żeby te serwery tak jakby odciążać, to też myślę, że warto dodać. Kto nie widział wczorajszego filmu odnośnie tych wszystkich lagów, błędów i tak dalej, no to zachęcam sobie obejrzeć, bo fajne wyświetlenia zrobił swoją drogą. Wpadłem na niego tak spontanicznie, a mimo wszystko wam się spodobał, no bo jednak temat nie ma co ukraść na czasie. No ale tak jak mówię, odnośnie właśnie tego... to okazało się, że jest to ustawione równo co pół godziny o równych godzinach, czyli po prostu wylogowuje nas tam, powiedzmy, teraz ja to nagram jest przed 11, czyli mnie ostatnio wylogowało 10.30 i teraz mnie wyloguje 11, potem 11.30 i tak każdego, nie? To też warto dodać. Ja tam co prawda mówiłem, że co pół godziny, ale nie mówiłem, że o równych godzinach, więc to też myślę, że jest warte właśnie dodania. Dobra, tutaj mi się pokazały te procenciki, no i jak to wygląda? Okej, mamy 0.49 na idol, mamy 0,16 na 13 piętro w świetle i mamy 0,14 na 13 piętro w mroku, to kolejne, więc no sami widzicie, na to Tornado dla przykładu mamy 0,06, także no procenty są tragiczne, w sensie no za dużo tu nie zrobimy, co prawda wiadomo, ja awkę klikałem pod expa, to jakby logiczne podczas takiego eventu na tym etapie, więc tam, ale golda też przy okazji dużo wpadło, no bo to jest jednak gold razy 5, to nie ma co ukrywać, no ale jak widzicie, za dużo nam to nie pomogło, żeby faktycznie jakąś tutaj, jakiś tutaj większy progresik zrobić. Tak jak mówię, nie pokazuję wam jakiś topek czy coś, bo za wiele się tutaj nie zmieniło. Bardzo dużo osób zauważyłem, to już chyba też wspominałem, nie wiem czy na streamie, czy na ostatnim odcinku z tego W55, bardzo dużo osób stopuje tutaj bardzo wcześnie lochy, czyli tam w okolicach 350 levela. Moim zdaniem głupota, moim skromnym zdaniem głupota, bo jednak z perspektywy czasu, no teraz te wszyscy te levele mamy podobne, nie? Ale potem jak już ubierzemy te maksymalne runki, to tych lochów się na pewno zrobi sporo, a jak oni te lochy już będą stopować, to ja wtedy sobie zrobię troszeczkę większą przewagę, co za tym idzie, będę dostał po prostu więcej expa, czy to z kalendarza, czy to z tego, no i moim zdaniem 350 level to jest zdecydowanie za wcześnie, ale też jakby ten segment, czy tam ten, powiedzmy, ta taktyka stopowania lochów jest w miarę świeża i jeszcze tak naprawdę nikt nie ogarnął, jak to robić, żeby to robić najbardziej efektywnie i efektownie, więc no mówię, to akurat wszystko przyjdzie z czasem, no ale tutaj też widziałem, że sporo osób się ze mną zgadzało, czy to na tawernie takich, co tam siedzą właśnie w jakimś tam liczeniu i w jakiś tam, wiecie, tych swoich arkuszach i tym wszystkim, że jednak to jest za wcześnie, bo za dużo tego expa co 20 dni będą tracić z kalendarza i tam z innych rzeczy, więc to tak swoją drogą. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 15 prób, no nie chce nam tutaj paść, kurde, myślałem, że to łatwiej pójdzie, no a tutaj niestety chyba pierwszy raz zostaje pokonani przez naszego przyjaciela. Powiedzmy, że jeszcze 3, 2, 1 i okej. Dobra, nie udało się, trudno, nie ma co. I tak na niego sporo grzybów poszło, patrząc na to, ile on by nam expa dał, no ale tu tak jak mówiłem, głównie mi chodziło o tą naklejkę do klasera. I powiedzmy jeszcze na zakończenie odcinka, 13 minutek mamy w tym momencie, jeszcze sobie jakieś sportowe 100 grzybków na tą choleryczkę Hanę. To jest maguś, tak jak mówię, procenty tam chyba 0,16 czy coś koło tego, nie za duże, wiadomo, no ale tego, w ogóle zobaczcie, skipnę trenera, niby tam powinno coś nam dać, no ale no nie, no jesteśmy niestety wojownikiem, który no w tych lochach wiadomo jak wygląda, nie jest zbyt mocny. Gemy też mamy z 10 kopalni, gdzie inni tutaj mają z 15, to też by na pewno pomogło, no i przede wszystkim te runki, no ale zobaczcie, że za wiele tu niestety zrobić nie możemy w tym momencie, no ale dobra, to już będzie taki odcinek, powiedzmy, ostatni dokańczający, wyciskający, powiedzmy, gdzie głównie chciałem o tym elevatorze z wami pogadać, bo w sumie nie nagrywałem żadnego odcinka, gdzie tam jakby jakaś informacja ode mnie poszła, że ten elevator startuje, aby być może ktoś nie śledzi tych newsów w gierce czy czegoś takiego, także nie ma co
tutaj mówić, tylko po prostu warto na ten temat odcinek wrzucić. No a przy okazji ten lock, który w sumie chciałem kliknąć, to kliknęliśmy. Dostaliśmy niecałą połowę levela, więc no to nie za dużo. No i chyba więcej niestety na tym odcinku zrobić nie zrobimy. Szkoda, ale okej, no teraz już trudno. Przerwa z tym klikaniem lochów, tak jak mówię, będzie pewnie większa. Wydaje mi się, że nawet tutaj, chociaż nie wiem, w sumie septem decyliony, to nawet nie spojrzałem ile to jest. Wydaje mi się, że około E56, chyba coś takiego, tak na oko, nie? Bo nie sprawdzałem. No to jednak troszkę jeszcze potrzebujemy tutaj, żeby to E70 dobić, potem na E70 około tydzień, żeby wbić E100. No i potem jak się skombi jakiś event, tak jak mówię, epicki, to wtedy sobie może tych maksymalnych runek poszukamy. Sama broń tak naprawdę, tak jak już wspominałem, nam wystarczy po to, w sensie będzie potrzebna do tego, żeby tych loszków naprawdę fajną ilość tutaj zrobić. Zresztą to samo, co było na zabójcy. Kto tam śledził tamtą serię, też wie, jaki boost wpadł, jak dostaliśmy te 60-tki. Dobra, 100 grzybków sportowych minęło, niestety nie udało się tej Hany ubić, więc okej, tak jak mówię, przede wszystkim portal do piekieł tutaj 22 lipca nam padł, więc już się trzeci dzień, można powiedzieć, męczymy z tym i nadal mamy 32%. Szkoda, tak jak mówię, no dzisiaj RNG nie siadło, możemy obejrzeć. Tutaj też mag, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie dobitka, nic więcej nam nie było potrzebne. Także okej, siadło. No i to, co zrobiliśmy dzisiaj, tego Wacława podwykonawcę, zobaczmy. Tutaj akurat, no Barbar nie zrobił za wiele, maguś z tego co widzę, dwa krytyki, no i dobra, 124 miliony, okej, no i Kunek Gunda faktycznie zrobiła sporo. No i my teraz tak naprawdę około pół HP musieliśmy mu zbić. Siłki mamy o wiele więcej od niego, więc tak naprawdę te ciosy są naprawdę fajne. No i na koniec dokładnie 21 milionów. Szkoda, że ta broń, bo ta broń by nam naprawdę dała sporo, to tak jeszcze powiem. No ale ona była, tak jak zresztą sami widzieliście, z kibla, tak więc mijało się to z celem, żeby ją zakładać, bo i tak bym jej nie ulepszył, bo szkoda tutaj surek, bo byśmy je po prostu stracili. Także no trudno, no ale to jest wskazówka, że broń też wypadałoby wymienić. Już ta legendarna niestety powoli będzie odchodzić do lamusa. No a 40 średnich na wojowniku to już jest naprawdę sporo. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Taki krótszy odcineczek, mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie oczywiście kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu i opisie. Piszcie, jak tam wam idzie na waszych postaciach i to, co mówiłem na początku, czy jest wszystko ok z jakością odcinka, czy się po prostu nie różni z odcinkami poprzednimi. Tyle, dziękuję wam pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.